Witajcie. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona strojeniu gitarki. Od razu Wam mówię, że w sklepach można kupić mnóstwo różnych tunerów. Tutaj widzicie, mam akurat model jakiś tam, ten z lewej jakiś Herub, śmieszna firma, taki aniołek jest na dole logo, a drugi Planet Waves. Jak widzicie, każdy z nich inaczej pokazuje nam dźwięk, który mamy zagrać. Na przykład zagra... Ważną rzeczą jest, żebyście najlepiej kupując stroik, kupować stroik chromatyczny. To znaczy taki, który pokazuje wszystkie dźwięki na gitarze, jakie możemy zagrać. Dzięki temu też możemy nastroić gitarę do dowolnego stroju. Na przykład mamy jakiś drop H, drop D, czy jakieś inne rzeczy, czy jakieś otwarte stroje. Które wiadomo, stroiki takie niechromatyczne też mają jakieś tam ustawienia, które możemy jakoś modyfikować. Chociaż jednak najlepiej jest sytuacja taka, że wiecie jak macie nastroić gitarę. Ma być na przykład strój EADGBE, czyli standardowy strój. Wtedy dokładnie wiemy, która struna, jaką uderzymy, jaki ma dać nam dźwięk. Ja na przykład teraz stroję gitarę w stroju standardowym i nastroję teraz strunkę najcieńszą. Tu ma się pokazywać dźwięk E. Widzicie, w obu stroikach jest cyfra 440. To jest częstotliwość, do której dostosowujemy się podczas strojenia. Jest to akurat częstotliwość dźwięku A, 440 Hz, czyli 440 tam chyba fal na minutę, czy tam cholera wie, zresztą to nie jest istotne. W każdym razie w stroiku ma być pokazane 440. W tym stroiku po lewej stronie jest jeszcze literka C, która się wyświetla. Jest to wskaźnik klucza, w którym mamy stroić gitarę. Najlepiej, jeśli macie taką opcję w stroiku, żeby ustawić po prostu, żeby było na C. Czyli tak, pierwsza rzecz. Ustawiamy 440 Hz, i dźwięk, czy tam klucz C ma być pokazany. Teraz widzicie, w tym po lewej wskazówka, widać taką małą kreseczkę, zlata od góry do dołu i pokazuje się też światełeczko śmieszne. Z kolei w tym po prawej mamy taką wskazówkę, która z lewej na prawo lub na odwrót się przesuwa. Czyli teraz stroimy. Ma być dźwięk E na najcieńszej strunie. Jest idealnie. Jak się palą zielone światełka, to znaczy, że jest ok. Tutaj jest taka uwaga, że jeśli stroimy, uderzamy strunę, żeby ona sobie wybrzmiewała, i delikatnie kręcimy. Niektórzy robią tak, że uderzają cały czas. Też pewnie to jest jakiś sposób, ale jednak podczas uderzania często uderzamy tak, że tą strunę jakby troszeczkę przeciągamy w prawo, czyli troszeczkę za wysoki jest dźwięk, jeśli cały czas uderzamy. A poza tym sobie też nieraz jakby zakłócamy, ten sygnał do strojka ma iść czysty, a nie cały czas przerywany. Teraz dobra, stroję kolejną strunę, drugą od dołu, czyli taką też cienką. Ma być dźwięk B. O, jest git ustalony. O, kolega się wyłączył. O, żeż ty. Dobra. Mała przerwa w nagrywaniu. Okej, mam nadzieję, że wszystko widać. E. B. Następna ma być G. Ważne też, żeby te naciągnięcia kluczem, tym stroikiem, prawda, na gitarze, nie były takie, nie kręcić za mocno. To są takie najlepiej takie pociągnięcia, ja wiem, 1/4, czy może nawet mniej obrotu. Jak ciągniemy za dużo, to jest niedobrze. Teraz widzicie, następna struna, czyli licząc od najcieńszej, czwarta, ma być D. Tu mam, specjalnie sobie rozstroiłem. Ten dźwięk się pojawia, naciągam go
tak stopniowo, a nie jakoś jakieś takie wydziwianie, bo wtedy właściwie nigdy tego dźwięku nie znajdziemy. O, oba pokazują nam idealnie D. Następna struna ma być A. Uderzam, czekam chwilę, sobie troszeczkę to stroję. Widzę, że strojki nawet mój głos wyłapują. O! Dźwięk dis. Zauważcie jeszcze, że w tym strojku po lewej stronie pokazuje się znaczek. Widzicie, pokazuje się dźwięk D, o przepraszam, D i obok niego jest taki mały krzyżyk, taki hasz z klawiatury komputerowej. To oznacza, że to nie jest dźwięk D, tylko to jest dźwięk dis, o pół tonu wyższy. Czyli jeśli mam dis, wiemy, że najgrubsza struna w gitarze ma być E. O, jest idealnie. Już momencik. Jest nastrojona. Czyli jeszcze raz, kupując strojik, najlepiej żeby to był chromatyczny strojik. Dodatkowo opcja mogłaby być taka, że ma metronom wbudowany. Po to, żeby nie przepłacać, wszystko mamy w jednym urządzeniu. I właśnie to jest istotne, żeby po prostu te dźwięki delikatnie podciągać, nie za mocno kręcić, ponieważ w końcu można urwać. Na innej lekcji pokażę wam, jak to z tymi dźwiękami jest. O, widać, że się troszeczkę rozstroiło. I teraz tak, struny w gitarze w stroju standardowym, tak to się mówi, standard E, są następujące. Najcieńsza struna ma być dźwięk E, druga co do cienkości ma być B, czy tam H. Następna G. Następna czwarta od dołu. D. Następna A. Jak widać, jest to trochę syzyfowa praca z tym strojeniem, ale jeśli jest w zakresie zielonego światełka, to jest git. I najcieńsza struna, czyli szósta, ma być E. Ok, pokażę wam jeszcze jeden strojek, jaki tutaj mam. Próbuję nie porozwalać wszystkiego. Kamera w górę. Jest to tuner przeznaczony do zamontowania w takiej skrzyni rakowej. O, widzicie. On z kolei jest bardzo efektowny, jak również efektywny w swoim działaniu. Już o samych opcjach samego tunera nie będę opowiadać, bo to nie ma zupełnie sensu. Z kolei tutaj widzicie, jak się pokazuje sam dźwięk. Widać literkę i dosyć szeroki zakres tych wachnięć. Widzicie, on tutaj się macha z jednego na drugą stronę. Czyli E, B, G, D, A. No strój, nie rób obciachu. Najgrubsza E. Tak więc zabawa z tym jest dosyć fajna. Oczywiście jeśli potrzebujecie kupić, to nie chcę się reklamować, ale te tunery, co tutaj pokazuję, mam do sprzedania. W każdym razie, jeśli chodzi o też inne strojenie, to w jakichś innych lekcjach bym wam pokazał. Na razie to jest ten standardowy strój, bez żadnych dropów, bez żadnych jakichś udziwnień. W większości, można powiedzieć, utworów używany. Jeśli chodzi o metal, te stroje są troszeczkę inne właśnie, chociażby drop, jak na przykład używa sporo takich zespołów, na przykład System, używa drop C, czy drop Cis, zresztą nie bardzo tam zaglądałem.
nie bardzo pamiętam, jakie tam, jakie mieli strojenie. Ważne jest to, żeby właśnie nie przedobrzyć z tym naciąganiem dźwięków i żeby wszystko robić na spokojnie. No i to na razie chyba tyle z takiego nudnego tematu, jakim jest strojenie.